Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Między innymi za naszym pośrednictwem policji udało się ustalić dane młodego człowieka, który kilka dni temu zaatakował 86-letnią seniorkę, wyrywając jej z rąk torebkę zawierającą kilkaset złotych i dokumenty. Mieszkańcy, odpowiadając na apele, sprawnie pomogli zidentyfikować sprawcę. Reszta należała już do policjantów. W efekcie zaledwie 17-letni mieszkaniec powiatu suwalskiego został zatrzymany i postawiono mu już zarzut kradzieży zuchwałej. Za ten występek grozi młodzieńcowi do 8 lat pozbawienia wolności. Inny mieszkaniec powiatu ziemskiego, nieco starszy, 27-letni, wkroczył do jednego ze sklepów spożywczych w centrum Suwałk i tam skradł napój energetyczny oraz kabanosy. Gdy z łupem chciał opuścić sklep, na drodze stanęła ekspedientka, która zamknęła drzwi lokalu. I tutaj 27-latek posunął się już bardzo daleko. Rozwścieczony, dwukrotnie uderzył kobietę pięścią w twarz, po czym zaczął demolować sklep. Na miejsce szybko przyjechała wezwana policja i zatrzymała sprawcę. Jemu grozi spędzenie za kratami aż dekady. Póki co jednak na mocy decyzji sądu posiedzi na początek 3 miesiące.